Cześć Arosy, wiem, że dawno mnie nie było na YouTubie, na moim kanale i ostatnio było u mnie cicho, jeśli chodzi szczególnie właśnie o YouTuba, ale jest to spowodowane wieloma rzeczami, czynnikami, na które nie zawsze miałem wpływ. Jeśli ktoś specjalnie czekał, a ja nawet nie dałem jakiejś większej informacji, że filmu nie będzie, to bardzo was przepraszam, ale no niestety, no nic już z tym nie zrobię. Pozostaje mi tylko wierzyć, że te osoby nie uciekły. No i przychodzę do was dzisiaj z tym filmem, żeby pokrótce wam opowiedzieć, co się u mnie teraz działo, dlaczego mnie tak długo nie było, czy będę, co z kanałem i w ogóle, i w szczególe. Także jeśli was to interesuje i dalej chcecie śledzić losy Ciara Usago, to zapraszam. No dobra, zaczynamy. Dlaczego tyle mnie tutaj nie było? Po pierwsze, miałem brać udział w takim dużym projekcie i w zasadzie brałem udział albo biorę. To jest skomplikowane, szczerze mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć, bo sam nie wiem, o co chodzi do końca, dlaczego to jest taki syf sytuacyjny, jaki jest, a nie wygląda to inaczej, no ale dobra. No i to spowodowało w dużej mierze, że potrzebowałem chwili dla siebie. Nie tylko to, bo jeszcze miałem remont mieszkania, jeszcze inne rzeczy, w pracy miałem taki jeden problem i tu, i tu, i tu. Naprawdę nie pamiętam, kiedy z wszystkich stron świata i z dołu, i z góry, i z boków zaatakowało mnie dużo takich ciężkich, różnych rzeczy, a szczególnie ta jedna, że ja naprawdę nie wiedziałem w pewnym momencie, jak się nazywam. Nie dość, że musiałem dużo rzeczy załatwiać związanych z tym projektem, to do tego było tam dużo stresu, ponieważ musiałem odzyskać coś, co należy do mnie i nie było to łatwe. Nie chcę tutaj wdawać się w szczegóły, bo za bardzo nie mogę, ale też no, nie do końca chcę, ale musicie mi uwierzyć, że to były bardzo stresujące rzeczy. I cieszę się, że większość z nich mam już za sobą, ponieważ tak dużej dawki stresu nie miałem już na sobie dawno. Naprawdę dawno. Do tego był ten remont w zasadzie całego mieszkania, który jeszcze tak naprawdę się nie skończył i nie miałem za bardzo jak nagrywać filmów i gdzie, a może i miałem, ale jakaś kreatywność moja gdzieś w ogóle wysiadła przez te stresy i to wszystko i ja już naprawdę nie wiedziałem, co mam ze sobą robić. Przez większość czasu ostatnio byłem taki automatyczny. Cieszę się, że moi przyjaciele do mnie przyjechali do Warszawy i parę fajnych rzeczy porobiłem z bliskimi. To jakoś tak się udało mi odmurzyć. Ale jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy ambicjonalne ostatnio i w ogóle, to odłożyłem je na chwilę do dolnej szuflady, ponieważ no, to wszystko we mnie na razie siadło. To się budzi z powrotem powoli, ale muszę to odbudować, bo no, potrzebowałem takiej, wiecie, chwili dla siebie. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, ale ja przynajmniej mam coś takiego, że raz na jakiś czas potrzebuję taki reset. Nie chodzi tylko o jakiś wyjazd czy coś takiego, ale o taki reset, żeby wiecie, w sobie tak się od wszystkiego odłączyć i zostać tylko ze sobą. W ciszy najlepiej, albo nie wiem, przy jakiejś fajnej muzie. No i ja coś takiego potrzebowałem. Ale przez ostatni czas czułem się jak taki oszukany fryzjer. Naprawdę, taki oszukany fryzjer, kurczę. Masakra. No. Czy żałuję, że wdałem się w pewien projekt i w ogóle? I tak i nie, bo wiecie, ja jestem taką osobą, która nawet w takich złych sytuacjach, niefajnych, nawet stresujących, a nawet traumatycznych, szuka jakieś plusy. Bo one często są, czasami jest bardzo ciężko je znaleźć, ale one gdzieś tam leżą, siedzą schowane, przykryte piachem albo czymś i trzeba po prostu je znaleźć, no bo one same do ciebie nie przyjdą. Nie. No i w związku z tym, co z kanałem? Czy zawieszam kanał? Czy kasuję kanał? Nie, nie mam zamiaru tego zrobić, nie, nic z tych rzeczy. Natomiast narzuciłem sobie ponad rok temu dużą presję. Jak wiecie, wrzucałem filmy dwa razy w tygodniu, zdarzało się nawet trzy razy w tygodniu. Z dwa czy trzy razy zdarzyło się, że wrzuciłem film tylko raz w tygodniu, ale taką dużą przerwę mam pierwszy raz. I to nie jest tak, że teraz filmów nie będzie, ale to nie jest też tak, że filmy będą dwa razy w tygodniu jak były. Bardzo dużo teraz się u mnie dzieje, muszę odbudować parę różnych rzeczy, odbudować pewną sieć sytuacyjną, dzięki której będzie mi się trochę lepiej żyło. Dlatego bardzo proszę was o cierpliwość i o zrozumienie, że teraz filmy będą bardziej pojawiać się wtedy, kiedy będzie na to energia, kiedy będzie fajny format, kiedy będzie fajny temat, a nie takie, wiecie, żeby wrzucać to. Niektórzy mogą pomyśleć, że skończyły się tematy. Nie. Uwierzcie mi, że nie. Ja mogę wam nawet, jak chcecie serio, wysłać wam zdjęcia albo pokazać wam listę tematów, które mam i ich jest naprawdę bardzo dużo.
Nawet to ostatnio liczyłem, mam jak na razie, na dzień dzisiejszy, 342 pomysły na odcinki. Uważam, że to jest sporo. Ale wiecie, do tego potrzebna też jest taka energia i wiana, której ostatnio mi trochę brak. Dlatego filmy będą pojawiać się, kiedy poczuję tą energię, żeby te filmy były fajne, a nie takie wsiubździu. No. Przy okazji, oczywiście dalej możecie w komentarzu dać znać, jakie filmy chcielibyście najbardziej obejrzeć, a ja też niedługo przygotuję te, które są trochę opóźnione, czyli wasze założenia na mój temat i było kilka innych różnych tam propozycji na społeczności na YouTubie i też na Instagramie, więc tak. Nie chcę niczego obiecywać, ale może będzie tak, że filmy znowu będą pojawiać się dwa razy w tygodniu, może nawet więcej, albo raz w tygodniu, ale teraz na razie ta częstotliwość mocno się zmieni. Postaram się, żeby kilka filmów w miesiącu było, ale jak będą na przykład w miesiącu dwa filmy, to nie gniewajcie się zbytnio. Bo po prostu muszę nazbierać trochę energii. Nie wiem, tak sobie myślę, może zrobię jakiegoś live'a na YouTubie albo na Instagramie. Dajcie znać, czy byście chcieli. To może wam jakoś konkretnie odpowiem na pewne pytania. Nie na wszystkie mogę, ale wiecie. Sorry za taki nudny film, ale no chciałem po prostu się odezwać, żebyście wiedzieli, że żyję i że kanał będzie dalej funkcjonował, tylko na razie w innej częstotliwości. No i tyle.